No to zawsze był ciężki teren i wiedzieliśmy, że jedziemy do drużyny, która ma 8 nowych zawodników. Po części ich znaliśmy, no ale po części nie wiedzieliśmy też, co będą grać. Pierwszy mecz ich przegrany 3-2, drugi na trudnym terenie na Łysicy wygrywają 5-0, więc świadczy to o tym, że drużyna potrafiąca grać, potrafiąca strzelać. Cóż można powiedzieć, no wyjechaliśmy z Sosnowca, Oświęcimia czy z innych okolic o godzinie 5.30 i jesteśmy tutaj praktycznie przed meczem. Wchodzimy, pierwsza połowa, no jeszcze zaspana, także zagraliśmy w drugiej połowie. Z tych 90 minut można powiedzieć, że 45 minut mogło się podobać. Zadowoleni z tego jednego punktu, bo Wisła miała tych sytuacji? Miała, oczywiście, że miała sytuacji, chociaż no, mogliśmy to też jeszcze na swoją korzyść rozstrzygnąć. Czyli cieszymy się, no każdy punkt jest dobry, tak, ale no, musimy już punktować za 3 punkty, nie tylko za 1 punkt, bo ta tabela się po prostu tak zaciśnia, że tutaj no, trzeba walczyć już o 3 punkty i 1 punkt no, nie jest punktem, który będzie nas zadowalał. Trudny mecz, mocny przeciwnik z czołówki trzeciej ligi. Myślę, że na tle Sołyte prezentowaliśmy się bardzo solidnie. Moje takie subiektywne odczucie jest takie, że byliśmy zespołem lepszym, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji bramkowych. No niestety po raz kolejny zabrakło trochę szczęścia, poprzeczki, słupki, niestrzelone karne. No myślę, że większość kibiców zgromadzonych na stadionie też podobnie ocenia ten mecz. Myślę, że nie powinni narzekać na emocje, no może wynik nie jest zadowalający, bo na pewno graliśmy o pełną pulę, to było widać. Ale mówię, drużyna Soły też odgryzała się kontrami, widać, że mocny zespół, doświadczony, także ta szala zwycięstwa mogła się przenosić z jednej na drugą stronę. Szanujemy ten punkt, ale mówię, podkreślam, że walczymy w każdym meczu o zwycięstwo i mamy lekki niedosyt. Szanowni Państwo, bardzo gwarancyjna decyzja sędziego. 51. minuta spotkania, rzut karny.